Cześć, tu Ruda. Dzisiaj opowiem Wam o moim motocyklu. Mój sprzęt to Yamaha MT-07 w wersji Nightflow z 2016 roku. To jest mój pierwszy większy motocykl. Zawsze marzyłam o sporcie. Wydawało mi się, że będę jeździć na Hondzie CBR, ewentualnie na Geeksie. Natomiast na kursie prawa jazdy życie trochę zweryfikowało ten pogląd, zakochałam się w tym modelu i postanowiłam spróbować swoich sił na nakedzie. Jest lekki, zrywny, bardzo intuicyjny w prowadzeniu, jak na pierwszy motocykl uważam, że idealny, bo wybacza błędy początkujących. Później, jak się już do niego trochę przyzwyczaimy, to zdecydowanie kusi, żeby pójść nim na koło, bo jest taki trochę miejski rozrabiaka, zdecydowanie to w nim najbardziej lubię. Moje pierwsze wrażenia z jazdy, mam dosyć głośny wydech, to z jednej strony jest fajne, bo najpierw mnie słychać, dopiero później widać. Z drugiej jednak strony moja pierwsza jazda, taka dalsza, skończyła się gigantycznym bólem głowy, do tej pory go pamiętam. I pierwsze co zrobiłam po zejściu z motocykla, to założyłam jednak DB Killer. Nie bez powodu te motocykle zostały wybrane na pojazdy egzaminacyjne, na prawo jazdy kategorii A. Dlatego myślę, że odpowiedź jest jedna. Tak, bardzo łatwo. Jest bardzo intuicyjny w prowadzeniu, wybacza błędy. Generalnie bajka. Moja Yamaha jest ze mną krótko. Właśnie w tym roku zaczynamy drugi sezon. Najbardziej pamiętam dzień, w którym kupowałam ten motocykl i tak naprawdę najbardziej w głowie właśnie utkwił mi sprzedający, który był tak smutny i tak zrezygnowany, że musimy ją sprzedać. Liczył, że jeszcze zdąży pojeździć w sezonie, zanim Yamaha znajdzie swojego kupca. Niestety dokonałam wyboru sekundę po tym, jak ją odpalił. Poprzedni właściciel zrobił to za mnie, chociaż mam w planach zacząć wymieniać wszystkie poszczególne zabezpieczenia powoli na SWMOTH i RNG. Mam w planach również dodanie do niej łyżwy bądź pługu, czyli spoilera dolnego silnika. Tak, zdecydowanie polecę ten motocykl innym, szczególnie osobom, które zaczynają swoją przygodę z motocyklami lub chcą się przesiąść na większe pojemności. Jest to bardzo łatwy motocykl w prowadzeniu i da z pewnością takim osobom dużo frajdy z jazdy. Myślę, że dziewczyny też pokochają go przede wszystkim za to, że jest bardzo lekki i stosunkowo niski. Ja sama mam 1,69 m wzrostu i czuję się na nim bardzo stabilnie. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z Was jeździł tym modelem lub go posiada i jakie są Wasze odczucia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.